idzie ciotka Phillips. Przyniesie nam nowiny z Meryton. Nie wiem, czy chciałybyśmy tego słuchać. Mama ucieszy się z jej wizyty. Dziewczęta, czy wasza mama nadal w łóżku? Nie jest w łóżku, ale nie opuszcza pokoju. Im mniej usłyszą służący, tym lepiej. Prowadź mnie do niej, Jane. Choć nie mam pocieszających wieści. Co dzień słyszę coraz to nowe złe informacje o Wickhamie. Pan Wickham, którego wszyscy wychwalali. Pan Wickham, w którym kochało się pół miasta. A to łajdak. Demon przysłany z piekieł dla naszej zguby. Ponoć ma długi u wszystkich handlarzy w mieście. Siostro, słyszałam też o długach hazardowych, o pijackich awanturach, w których rozbijane były nie tylko głowy i meble. Siostro, przestań. Rozpusta, intrygi, uwodzenie. Ponoć nie ma w mieście handlarza, z którego córką by się nie zadał. A teraz zadaje się z moją córeczką. Nikczemnik. Kiedy go znajdą, zmuszę go do poślubienia jej. Ja zawsze wątpiłam w jego pozorną dobroć. Ja także. I ostrzegałam dziewczęta. Był zbyt uładzony i nazbyt wiarygodny. Ale czy ktoś mnie słuchał? Teraz jesteśmy wszyscy zrujnowani. Biedna dziewczynka. Moja biedna Lidia. Moja droga Lidia. Będzie zamężna. Mój kochany brat. Wiedziałam, że wszystko załatwi. Ale suknia i ślub musi być w Lockburn. Wydawanie jej w Cheapside to nonsens. Musi wyjść za mąż w kościele w Lockburn, gdzie wszyscy ją zobaczą. To niemożliwe, musisz to zrozumieć. Wcale nie. Dlaczego ma być właśnie tak? Bo mieszka z panem Wickhamem w Londynie. Gdyby wróciła tu jeszcze bez ślubu, może i tak być musi. Ale to bardzo irytujące. Wasz wuj nie liczy się z niczyją opinią. Czemu o wszystkim sam decyduje? Jesteśmy winni wielką wdzięczność panu Gardinerowi. Musiał wyłożyć ogromną sumę, żeby spłacić długi Wickhama. Nie będziemy jej nigdy w stanie spłacić. A czemu nie? Kto miałby wyłożyć pieniądze, jeśli nie jej wuj? Matko. Jestem szczęśliwa. Wydam córkę. A ma ledwie 16 lat. Pani Wickham, jak to pięknie brzmi. Ale suknia ślubna. Idź do ojca i spytaj, ile na nią da. Gdy tylko się ubiorę, pójdę do Meryton i powiem mojej siostrze Phillips. Wezwij Hill. Powietrze dobrze mi zrobi. Odwiedzę też Lady Lucas i panią Long. Tato, cudowne wieści. Gdzie ta Hill? Słyszałaś dobre wieści? Zamknij drzwi, Lizzie. Lidia wychodzi za mąż. Przynajmniej ktoś się cieszy z tej sytuacji. Mamo, Lizzie, chodźcie. Przyjechał przeogromny powóz. Co za maleńki hol. Zapowiem, że pani przyjechała. Nie będę czekać. Gdzie ona jest? To obawialnia? Lady Katarzyna de Berg. To jest zapewne pani matka. Tak. Mamo, to Lady Katarzyna de Berg. Zaś to jedna z pani sióstr. Tak. To moja przedostatnia córka.
Najmłodsza niedawno wyszła za mąż. Macie bardzo mały park. A w tym pokoju w letnie wieczory musi być bardzo niewygodnie. Wszystkie okna są na zachód. Rzeczywiście. Ale nie siadujemy tu po obiedzie. Mamy... Panno Bennet. Po drugiej stronie trawnika jest przyjemny zagajnik. Chętnie bym po nim pospacerowała. Przyłączy się pani? Favor me with your company.